Rząd USA blokuje Starshipa, czy FAA uwzięło się na SpaceX, co z piątym lotem oraz zmiany przed pierwszym łapaniem boostera. Wrzesień zbliża się ku końcowi. Wiele osób spodziewało się, że do tego czasu SpaceX nie tylko odzyska pierwszy stopień Starshipa, ale będzie już powoli szykować się na lot szósty. Gdy jednak rzucimy okiem na Starbase, zobaczymy, że obie części piątego Starshipa nadal tu są. Co w takim razie poszło nie tak? Widzisz, firma Musk jest aktualnie w drobnych tarapatach. Oznaki potencjalnych problemów widoczne były od miesięcy, jednak lawina ruszyła dopiero w sierpniu. Wszystko zaczęło się od artykułu, w którym to dziennikarka CNBC zarzuciła, że SpaceXowy deflektor płomienia używany jest bez pozwolenia, a dodatkowo woda wydostająca się z niego posiada niebezpieczne ilości rtęci zagrażające środowisku. Dla niewtajemniczonych szybkie wytłumaczenie. Podczas pierwszego lotu Starshipa stanowisko startowe nie miało żadnego systemu pochłaniania energii. Zamiast tego postawiono na mieszankę betonu, która miała wytrzymać nacisk i temperaturę generowaną przez 33 silniki Raptor. Nie przewidziano jednak, że ziemia pod betonem nie wytrzyma takich naprężeń, przez co w momencie startu cała placówka testowa doznała przelotnych opadów betonu. Aby zapobiec takim opadom w przyszłości, SpaceX stworzyło dość rewolucyjny system. Metalową płytę z tysiącami dziurek, przez które wydostaje się woda. Ta tworzy warstwę, która fizycznie odpycha płomień silników na boki. Podczas działania deflektora większość użytej wody zamienia się w parę, mimo to pewien jej procent wydostaje się poza placówkę na tereny podmokłe, które są pod ochroną. I głównie o tę wodę się rozchodzi w całej tej dramie. Po pojawieniu się wcześniej wspomnianego artykułu SpaceX szybko odpowiedziało, twierdząc, że wszystkie zarzuty CNBC są bezzasadne. Czy jednak tak jest w rzeczywistości? O tym dowiesz się po szybkim słowie od naszego sponsora. Kojarzysz te dziwaczne reklamy gry o gościu, który zawsze pakuje się w tarapaty? Widzisz, ta gra jest prawdziwa. To Hero Wars, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Nudzisz się w pracy? Nie masz co robić w korku? Nie możesz się zrelaksować w domu? Chcesz trochę odpocząć w rzeczywistości? Pobierz Hero Wars i zostań legendą. Rajduj potężnych bossów z przyjaciółmi bądź ziomkami z gildii. Wolisz PvP? Walcz na arenie o pierwsze miejsce w rankingu i zdobądź tonę lutu. Hero Wars ma do zaoferowania aż 6 niesamowitych trybów gry. Od kampanii singlowej z epickimi walkami tytanów, po ekscytujące wyprawy i wieże roguelike. Trybów jest więcej, ale nie będę ci spoilerował całej zabawy. Hero Wars jest stale aktualizowane, a deweloperzy słuchają swojej społeczności i cały czas rozszerzają ją o nowe funkcje. Nie bez powodu ponad 100 milionów graczy na całym świecie gra w Hero Wars. Właśnie teraz nowi gracze dostają od deweloperów dostęp do aż 5 niezwykłych bohaterów. Kto jest piątym? Przekonaj się sam pobierając Hero Wars i zgarnij dodatkowe 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet. O, no i jeszcze jedno. Poza samą rozgrywką czeka również na ciebie niezwykle ciekawe i rozbudowane lore. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR i zacznij grać w Hero Wars już teraz. Zacznijmy od argumentu, który dość łatwo obalić, czyli niebezpieczne poziomy rtęci. Informacja o zawyżonych jej poziomach wzięła się z wniosku SpaceX, o którym więcej za chwilę. Zobacz, ty masz tabelę pokazującą zanieczyszczenia znalezione w wodzie z deflektora. W rubryce rtęć widzimy niepokojącą wartość aż 113 mikrogramów na litr. Dla porównania, według amerykańskiej agencji ochrony środowiska, maksymalny poziom rtęci dla wody pitnej to zaledwie 2 mikrogramy na litr, czyli aż 56 razy mniej. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście nie wygląda to dobrze, jednak dziennikarze CNBC, przypadkowo lub nie, przeoczyli jeden fakt. Tabelka we wniosku wypełniona była na podstawie badań przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratorium. Wyniki tychże badań również zostały załączone do wniosku. Spoglądając więc na materiał źródłowy, widzimy, że w rubryce rtęć wartość wynosi mniej niż 0,113 mikrogramów na litr, czyli poziom zanieczyszczenia praktycznie znikomy. Skąd więc wzięła się taka rozbieżność? Trochę nad tym myślałem i mam pewną teorię. Spójrz, wszystkie rubryki poza rtęcią podane są w miligramach. Wniosek wypełniony przez SpaceX wymagał mikrogramów, stąd osoba przepisująca wyniki przesunęła przecinek o 3 miejsca w prawo, zamieniając mili na mikrogramy. Osoba ta jednak musiała nie zauważyć, że jedna rubryka podana jest już w prawidłowej jednostce, przez to z 0,113 zrobiło nam się 113 mikrogramów. Błąd ten został wychwycony, po czym SpaceX przesłał nową wersję wniosku, która zawiera już poprawne wartości. Tak więc nie, woda z deflektora nie posiada żadnych niebezpiecznych substancji, firma Muska upierała się nawet, że jest ona tak czysta, że jest zdatna do picia, ale pozwól, że nie będę tego sprawdzał. Natomiast mimo, że CNBC nie przyłożyło się zbytnio do researchu, to SpaceX nie jest tutaj bez winy. Mówimy tu o przedsiębiorstwie, które warte jest ponad 200 miliardów dolarów. Stać ich, aby zatrudnić najlepszych prawników świata, a mimo to jakimś cudem przesłany wniosek wygląda tak, jak gdyby wypełniał go jakiś bezpłatny stażysta 5 minut przed końcem swojej zmiany. Drugi argument CNBC to, że SpaceX korzysta z deflektora bez odpowiednich pozwoleń. Czy to prawda? Niestety tak. Widzisz, w Stanach środowiskiem na poziomie federalnym zajmuje się Agencja Ochrony Środowiska. Jednak na poziomie Stanów istnieją lokalne komisje zajmujące się całą biurokracją z nim związanym. W Teksasie jest to Teksańska Komisja do Spraw Jakości Środowiska, czyli w skrócie TCEQ. To oni wydają rzeczy takie jak pozwolenie na odprowadzanie wód dla przedsiębiorstw.
No i teraz tak, w Stanach, jeżeli dane przedsiębiorstwo podda wodę jakiemukolwiek procesowi przemysłowemu, to taka woda z automatu klasyfikowana jest jako ścieki przemysłowe. Aby legalnie pozbyć się takich ścieków, potrzebne jest specjalne pozwolenie, w Teksasie nazywa się ono TPDES. SpaceX bardzo dobrze o tym wie, gdyż w ocenie środowiskowej Starbase wspominali oni o potencjalnej potrzebie takiego pozwolenia. Problem z tym pozwoleniem jest taki, że TCEQ zaleca, aby wniosek o nie złożyć na 330 dni przed pierwszym pozbyciem się ścieków. Typowo jednak SpaceX ma tendencję do załatwienia takich rzeczy na ostatnią chwilę, to też chcąc uniknąć czekania, postanowili oni nagiąć kilka definicji, licząc, że nikt się nie przyczepi. Uzyskali oni od TCEQ ogólną licencję pozwalającą na rzeczy takie jak odprowadzanie deszczówki, następnie po prostu zaczęli korzystać z deflektora, a gdy ktoś zadawał pytania, to mówili, że w sumie woda z deflektora to prawie jak deszczówka. Tak było do marca 2024 roku, gdy sprawie postanowiła przyjrzeć się wcześniej wspomniana Agencja Ochrony Środowiska. Po dogłębnej analizie doszli oni do wniosku, że woda z deflektora jak najbardziej zalicza się jako ścieki przemysłowe, m.in. dlatego, że ulega ona podgrzeniu podczas działania silników Starshipa. Po zauważeniu tej nieprawidłowości TCEQ nałożyło na SpaceX karę w wysokości $3,750 za brak odpowiednich pozwoleń. Kara ta mogła być większa, lecz po konsultacjach SpaceX 1 lipca złożyło wcześniej wspomniany wniosek o prawidłowe pozwolenie, co zostało wykorzystane jako czynnik łagodzący. To jednak był dopiero początek problemów. Dużo surowszą karę nałożyła sama Agencja Ochrony Środowiska, która kazała SpaceX zapłacić aż $148,378. Na kwotę tę składa się kilka wykroczeń. Pierwsze z nich miało miejsce w roku 2022. Wtedy to w lipcu SpaceX testowało Booster 7, gdy nagle przez brak systemu odprowadzania gazów doszło do eksplozji w sekcji silnikowej. Po tym wybuchu firma Muska awaryjnie spuściła cały ciekły tlen, zalewając chronione mokradła 136 tysiącami litrów LOX-u o temperaturze około minus 183 stopni. Reszta naruszeń dotyczy samego użycia deflektora, czy to podczas static fire, czy samych lotów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Służba Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody nie stwierdziła, żeby woda z deflektora miała znaczący wpływ na środowisko. Tak więc w całej tej sprawie nie chodzi o szkody środowiskowe, bo tych nie ma, tylko o to, że SpaceX działa na własną rękę, nie mając odpowiednich pozwoleń. Firma Muska zgodziła się zapłacić karę, jednocześnie przyznając się do popełnionych wykroczeń. Czas, w którym zainteresowano się pozwoleniami, jest dla SpaceX wyjątkowo niefortunny, gdyż są oni w procesie zwiększenia ilości startów ze Starbase. Pod koniec lipca Federalna Agencja Lotnictwa wypuściła szkic oceny środowiskowej, który miał podnieść limit startów Starshipa z 5 na 25 rocznie, wliczając w to odzysk shipa i boostera. Ta zmiana miała być relatywnie szybka do zatwierdzenia, gdyż nie przewiduje się, aby zwiększona kadencja stwarzała problemy środowiskowe. Jak zawsze przy takich sprawach, po wypuszczeniu szkicu FAA rozpoczęło okres, gdzie każdy mógł zaprezentować swoją opinię na temat sugerowanych zmian. Faza ta miała zakończyć się 20 sierpnia. Na 13 i 15 sierpnia zaplanowano również spotkania na żywo. Te jednak ni stąd ni zowąd zostały anulowane 12 sierpnia. Początkowo FAA twierdziło, że potrzebują oni więcej informacji od SpaceX przed publicznymi spotkaniami. Później potwierdzono jednak, że przez brak pozwoleń ocena środowiskowa musi zostać zmodyfikowana, co opóźni cały proces. Aktualnie nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się rozwiązania tej sprawy. No dobra, Eryk. SpaceX zapłaci karę, teoretycznie mogą oni dalej korzystać z deflektora, no więc co z tym piątym lotem? Czemu się nie odbył? Bardzo dobre pytanie. Brak lotu możemy rozbić na dwie przyczyny. Pierwsza to postęp prac w Starbase. Jak możesz pamiętać, firma Muska już na początku sierpnia chwaliła się, że piąty Starship jest gotowy do lotu. Technicznie rzecz biorąc, była to prawda, w końcu zarówno górny, jak i dolny stopień przeszły swoje testy. Co jednak nie było gotowe i zresztą nadal nie jest, to samo stanowisko startowe. Widzisz, największą różnicą między lotem czwartym a piątym ma być to, że tym razem SpaceX chce złapać booster. Aby tego dokonać, wykorzystają oni ramiona Mehazilli. Te, mimo że na wieży znajdują się od lat, dopiero w ostatnich miesiącach zaczęły być testowane pod kątem możliwości przechwycenia pierwszego stopnia Starshipa. Działo się to głównie przy pomocy zbiornika B14-1, który był klepany przez właśnie te ramiona. Po dwóch rundach takich testów firma Muska zebrała odpowiednio dużo danych, aby wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Te musiały być następujące. Panie, to nie wytrzyma. Tak oto, po odstawieniu zbiornika B14-1 do Sanchez, chmara podnośników zaatakowała Mehazille. W pierwszej kolejności zabrano się za poduszki, które mają chronić ramiona, jak i prototyp podczas łapania. Poprzednie ochraniacze składały się wyłącznie ze sprężystego czarnego materiału, luźno przymocowanego do ramion. W rezultacie podczas lotu czwartego większość poduszek została zerwana już przy starcie. Jak możesz sobie wyobrazić, to dość problematyczne, gdyż poduszki te potrzebne są dopiero kilka minut później. Stąd nie ma się co dziwić, że SpaceX szybko zaprojektowało nową iterację tego systemu. Teraz do ramion przytwierdzono metalowy stelaż i to na nim montowane są poduszki. Co więcej, nowe osłony pokryte są blachą oraz mają mechanizm, który prawdopodobnie ma zapobiegać ich odkształcaniu.
Na jedno ramię przypada 17 takich poduszek i co ciekawe, po ich instalacji dostały one warstwę czarnej farby, zapewne żeby lepiej ukazać miejsce stygu osłon z boosterem. Po tej modyfikacji ramiona wyposażono również w nowe piny do podnoszenia shipów. Te zostały wydłużone, aby osłony nie uszkodziły płytek podczas stakowania Starshipa. Spoglądając na ramiona Mahazilni, nie ciężko jednak zauważyć, że poduszki i nowe piny to najmniejsze z nowych zmian. Testy musiały wykazać, że spojny w miejscach łączeń rur, z których złożone są ramiona, nie są wystarczająco wytrzymałe, gdyż przez kilka ostatnich tygodni pracownicy zdzierali w tych miejscach farbę. Następnie wspawano ogromną ilość wzmocnień, które dość łatwo poznać po ich zębowatym kształcie. Wzmocnienia pojawiły się również na karetce, czyli konstrukcji, która pozwala ramionom poruszać się w górę i w dół. Co ciekawe, pod koniec sierpnia z ramion wycięto tzw. hardstop. Są to ograniczniki ustawiające minimalny kąt pomiędzy ramionami. Początkowo myśleliśmy, że może to być związane z planem lekkiego ściśnięcia boostera podczas łapania, zwłaszcza, że SpaceX przeprowadziło kilka testów ramion bez tych ograniczników. Spekulacje te jednak szybko zostały rozwiane, gdyż ograniczniki zostały niedawno z powrotem wspawane i wydaje się, że jest to dokładnie ta sama część, którą wcześniej usunięto. Możliwe, że po prostu przeszkadzały one w procesie wzmacniania ramion. Po kilku tygodniach pracy wygląda na to, że proces ulepszania pałeczek zbliża się ku końcowi, gdyż wzmocnienia pomalowano białym podkładem, co sugeruje, że lada moment dostaną one świeżą warstwę farby. Ulepszenia Mahazilli przeplatane były również wieloma testami i jeden z nich ukazał coś naprawdę ciekawego. Wygląda na to, że SpaceX przeprowadziło pełną symulację startu oraz łapania boostera. Mimo że oficjalne animacje pokazywały, że ramiona będą dużo niżej podczas łapania, prawdziwa symulacja sugeruje, że podczas powrotu ramiona boostera znajdowały się będą na ich maksymalnej wysokości. To zapewne ma pomóc chronić stół orbitalny, który w ostatnich dniach również dostał trochę wzmocnień, mających lepiej chronić jego wnętrzności przed płomieniem 33 raptorów. Symulacja łapania takiej wysokości miała również dość ciekawy skutek uboczny, który widać, gdy przyspieszy się nagranie. Tak, twój wzrok cię nie myli, podczas łapania wieża dość mocno się bujała. Co gorsza, wygląda na to, że ruch ramion nie tylko przechyla wieżę w przód i w tył, ale również lekko skręca ją w osi Y. To może być dość dużym problemem podczas łapania. Widzisz, ramiona Mahazilli przymocowane są do wcześniej wspomnianej karetki, która posiada specjalne rolki pozwalające jej poruszać się po szynach zamontowanych na wieży. Teoretycznie więc, przy zbyt mocnym skręceniu całego systemu, rolka może wyskoczyć z szyny, co może zakończyć się tragicznie, zwłaszcza w momencie, gdy na ramionach spoczywała będzie masa boostera. Prawdopodobnie mówimy tu o przypadku naprawdę ekstremalnym, co jednak nie zmienia faktu, że aktualnie SpaceX stara się ten problem rozwiązać. Porównując nowe zdjęcia z tymi sprzed paru tygodni, widzimy, że na niektórych połączeniach wieży zamontowano nowe płyty wzmacniające. Ciekawa rzecz pojawiła się również na górnym segmencie Mahazilli. Obok szyn, w miejscach, gdzie ramiona będą znajdowały się podczas łapania, dodano ciekawie wyglądające wzmocnienia. Tutaj wchodzimy w tereny spekulacji, ale moim zdaniem jest to właśnie zabezpieczenie, które ma chronić rolki przed wypadnięciem z szyn. Także jak widzisz, stanowisko nie jest gotowe na łapanie i pewnie czeka nas jeszcze kilka testów związanych z tym manewrem. Nawet gdyby wszystko było w 100% gotowe do lotu, to aktualnie piąty Starship i tak nie może się oderwać od ziemi. Powód? Biurokracja. Teoretycznie wraz z lotem czwartym SpaceX uzyskało licencję pozwalającą na wiele startów. Problem w tym, że licencja ta obejmuje tylko profil bardzo podobny do lotu czwartego, to jest z boosterem wodującym w Zatoce Meksykańskiej. Jako że ostatni lot Starship zdał na szóstkę, SpaceX nie widzi potrzeby powtarzania tego samego profilu misji. Chcą oni przejść bezpośrednio do łapania, które jednak wymaga modyfikacji licencji, czym zajmuje się Federalna Agencja Lotnictwa. Z reguły papier ten wydawany był mniej więcej w czasie, gdy SpaceX rzeczywiście było gotowe do lotu, tym razem jednak tak nie będzie. Według FAA licencja ta pojawi się dopiero pod koniec listopada. Tak, dobrze słyszysz. Listopada, czyli za 2 miesiące. Czyli co, rząd jednak uwziął się na SpaceX, prawda? To nie takie proste. Zacznijmy od tego, że sam w sobie manewr włapania 70-metrowej stalowej puszki jest dużo bardziej niebezpieczny niż zrzucenie jej do oceanu, stąd FAA musi ustalić, co może później tak podczas tego manewru. W końcu nie chcemy sytuacji jak w Chinach, gdzie fragmenty rakiety spadają na zaludnione wioski i każdy ma to gdzieś. Dodatkowo pojawiło się kilka problemów środowiskowych. Pierwszy z nich dotyczy pierścienia do hot stagingu. Ze względu na to, że booster zaprojektowano przed zmianą systemu separacji, pierścień trzeba odrzucić, aby wystarczyło paliwa na powrót do placówki. Problem polega na tym, że pierścień ten gdzieś musi spaść. Podczas lotu czwartego teren zderzenia pierścienia z taflą wody obejmował większość Zatoki Meksykańskiej. Początkowo zapowiadało się, że podczas lotu piątego manewr ten będzie wyglądał identycznie. Jednak dopiero w połowie sierpnia SpaceX poinformowało FAA, że obszar, gdzie pierścień może wpaść do wody, uległ zmianie. W odpowiedzi FAA stwierdziło, że trzeba wykonać dokładniejszą analizę wpływu odrzucenia pierścienia, co może zająć do 60 dni. Dodatkowo powrót boostera do placówki startowej wytworzy w okolicy kilka sonicznych boomów. Analiza skutków tych boomów została wykonana już wcześniej, problem w tym, że ponownie w połowie sierpnia SpaceX stwierdziło, że teren, na których wystąpią te boomy, będzie większy niż zakładano. Stąd potrzeba do 60 dni na ponowną analizę ich wpływu na środowisko.
Wiele osób twierdzi, że jest to jakiegoś rodzaju zagrywka polityczna skierowana przeciwko SpaceX i Muskowi. Realistycznie teoria ta średnio trzyma się kupy, bo obie partie w USA mają bardzo podobną wizję programu kosmicznego i celowe opóźnienie powrotu na Księżyc nie jest nikomu na rękę. Prawdopodobnie SpaceX samo zgotowało sobie taki los. Ominięcie zdobycia potrzebnego pozwolenia na użycie deflektora sprawiło, że tematem zainteresowała się Agencja Ochrony Środowiska. Gdyby teraz FAA przyklepało piąty lot Starshipa, SpaceX na pewno nie czekałoby na wydanie tego pozwolenia, co mogłoby skutkować dodatkowymi karami finansowymi czy nawet pozwem. Dodatkowo w maju FAA zostało pozwane przez grupę obrońców przyrody właśnie przez działania SpaceX w Starbase. Sam pozew aktualnie raczej jest na korzyść Federalnej Agencji Lotnictwa, jednak gdyby ci przymknęli oko na problemy z deflektorem oraz zignorowali analizy środowiskowe związane z lotem piątym, to szala sprawiedliwości mogłaby się przechylić na ich niekorzyść. Prawda jest taka, że na końcu dnia 2 miesiące opóźnienia to nic w historii rozwoju Starshipa. Lepiej poczekać, nawet jeżeli powody wydają się trywialne, bo gdyby jednak komuś udało się wygrać pozew z FAA czy SpaceX, mogłoby się okazać, że do kontynuacji lotów ze Starbase wymagana będzie pełna ocena środowiskowa. Jej przygotowanie zajęłoby minimum rok, także nie ma co zbytnio narzekać. Pomimo wszystkich tych utrudnień, w czasie gdy kończyłem pisać ten skrypt, w Starbase zadziało się coś ciekawego. W nocy z 19 na 20 września booster 12, pierwszy stopień lotu 5, wyłonił się z pierwszego megabaya i udał się do placówki startowej. Co ciekawe, część jego wzmocnień została pomalowana czarną farbą. Prawdopodobnie jest to zabieg, który pozwoli sprawdzić miejsce styku ramion z prototypem. Warto zaznaczyć, że B-12 wyjechała bez pierścienia do separacji, który został przetransportowany do placówki startowej oddzielnie. Dość szybko wyjaśniło się, dlaczego zdecydowano się na taki ruch, gdyż kilka godzin po tej wyprawie ramiona objęły booster i podniosły go na maksymalną wysokość wieży. To pierwszy raz, gdy Super Heavy został podniesiony tak wysoko, a zdjęcia od SpaceX potwierdziły, że jest to wysokość, na której prototyp będzie łapany. Stąd właśnie brak pierścienia. Chcieli oni wiarygodnie odtworzyć scenariusz zaraz po łapaniu. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, na spacer wybrał się górny stopień 5 Starshipa, Ship 30. Godzinę później ten również dotarł do placówki startowej, po czym umieszczono go między ramionami Mechazilli. W międzyczasie pierścień do hot stagingu podpięty został do dźwigu, więc możliwe, że gdy to oglądasz, piąty Starship został po raz pierwszy zestakowany. Powodów, dla których nagle postanowiono przewieźć oba stopnie do placówki, może być wiele. SpaceX zapewne chce przetestować, czy nowe poduszki nie niszczą płytek na shipie, aby w razie co mieć czas, żeby przerobić cały system. Dodatkowo może się okazać, że firma Muska przy okazji przeprowadzi test tankowania, który również potrzebny jest do wydania licencji na lot. Finalnie, po części jest to pewnie działanie propagandowe. SpaceX cyknie kilka fotek i później na Twittera wrzucą post, że wszystko jest już gotowe, tylko to FAA znowu się opóźnia. Na szczęście brak lotów przez następne 2 miesiące nie oznacza, że w Starbase będzie wiało nudą. Kilka dni temu Ship 31, czyli górny stopień do misji 6, został przewieziony do Massis, gdzie 19 września przeprowadzono test jego wszystkich 6 silników. Tutaj znowu dostaliśmy piękne nagranie z testów slow motion. Prototyp następnie wylądował w High Bayu, gdzie pracownicy dokończą wymianę płytek. Przy dobrych wiatrach może się również okazać, że jeszcze przed lotem 5 SpaceX przeprowadzi statek Firebustera 13, zakładając oczywiście, że sprawa z deflektorem zostanie rozwiązana. Finalnie zakończono składanie pierwszego prototypu generacji drugiej, czyli Shipa 33. Możliwe, że już niedługo wyjedzie on na testy do Massis, co pozwoli mi zrobić cały odcinek o nowej generacji shipów. Także jak widzisz, w nadchodzących miesiącach nie będziemy się nudzić. Na koniec podziękowania lecą ponownie do sponsora odcinka Hero Wars. Kliknij link w opisie i zacznij grać już teraz. Cześć!